Znajdujemy się na północy Polski, na plantacji pszenicy ozimej, która patrząc tak wzrokowo wchodzi w fazę strzelania w źdźbło. W związku z tym wczoraj podano już drugie nawożenia azotowe. Szczęśliwie spadł deszcz, także ten nawóz pięknie się przyjął. Przed nami decyzje odnośnie ochrony fungicydowej oraz regulacji. Chciałbym w oparciu o lustrację własną oraz o system Xarvio dokonać oceny tego, co należy, jak należy podejść do ochrony w najbliższym czasie. Poszczególne odmiany zbóż różnią się między sobą zarówno podatnością na choroby, jak i tempem wzrostu i wysokością. W związku z tym warto zrobić lustrację przed podjęciem decyzji o tym, na jakie produkty się zdecydujemy. Zróbmy to więc i zobaczmy, jak to wygląda w tym przypadku. Określenie fazy rozwojowej zbóż. Wyrywamy jedną z roślin i na podstawie najmocniejszego pędu, w tym przypadku tego pędu, określamy fazę rozwojową. W przypadku tego okresu szukamy pierwszego kolanka. W tym przypadku, w przypadku tej plantacji, większość roślin znajduje się między fazą 30 a 31. Widać to tutaj bardzo wyraźnie, czyli to pierwsze kolanko około centymetra ponad poziomem ziemi. I to wskazuje na to, że w najbliższym czasie należy wykonać zabieg skracający. I podstawowa ocena przed dokonaniem wyboru rozwiązania. Widzimy ślady po septoriozie i to zarówno zaschnięte z jesieni, tutaj jesienią to porażenie było już duże, czyli należy się tego spodziewać, tym bardziej, że na tych częściowo żyjących liściach jeszcze widać, że ta septorioza już się rozwija i faktycznie warunki do rozwoju tej choroby są teraz dobre. Widzimy również początki mączniaka, czyli tego mączniaka jest nie za wiele, ale zaczyna nam się pojawiać. Jeśli chodzi o podstawę źdźbła, bardzo wyraźne objawy fuzaryjnej zgorzeli oraz dość duże porażenie łamliwością. Tak więc po ocenie plantacji w ten sposób możemy stwierdzić, że plantację należy chronić ze szczególnym uwzględnieniem septoriozy, łamliwości oraz częściowo zwrócić uwagę na zahamowanie mączniaka. Co na to system Xarvio? Spójrzmy. Mamy obraz pola, które ocenialiśmy już na żółto, czyli zwiększające się zagrożenie. Faza BBCH określona na poziomie 30. Zwiększający się poziom ryzyka łamliwością źdźbła, septoriozą opaskowaną oraz możliwość pojawiania się mączniaka prawdziwego, rdzy żółtej, brunatnej plamistości liści. Po dokonaniu takiej lustracji decydujemy się na ostateczne rozwiązanie. W tym przypadku będzie to pakiet Fusaro X Pro, zawierający w swoim składzie dwa produkty, Delaro i Variano, czyli preparaty na dwa zabiegi. Preparat na pierwszy zabieg, na T1, to Delaro. Preparat bardzo mocny, jeśli chodzi o septoriozę, jeśli chodzi o choroby podstawy źdźbła, w tym głównie łamliwość i fuzaryjną zgorzel, dobrze radzący sobie z pozostałymi chorobami. Nie będziemy go stosować w pełnej dawce, czyli nie w dawce litrowej, a w dawce 0,8 i połączymy to z odrobiną morfoliny w celu pozbycia się tych początkowych objawów mączniaka. Natomiast te podstawowe, najważniejsze choroby ograniczające plon i groźne dla tej plantacji, czyli septorioza i choroby podstawy źdźbła, będą skutecznie zwalczane przez długi okres przez preparat Delaro.